Tak, Jesteśmy, siemano. rozłożyliśmy namiot, taki jest upał, teraz chyba burza dopiero będzie. Jesteśmy padnięci, Krzysiek teraz piwo O, otworzył, dokładnie, bo powywoziliśmy zestawy. Namiot stoi, długo nas nie było, bo nie było czasu, praca wiadomo, no obowiązki, no ale próbujemy jakoś to nadgonić. Mamy 4 dni łowienia, prawie 5 no. Majdan później wam cały pokażę. Na razie mamy wytypowane miejscówki, tutaj są moje dwie wędki, tam kawałek dalej stanowisko zrobione są od Krzysia wędki. Oczywiście jest to woda PZW, licencja PZW, żeby nie było, że łowimy tylko na komercji. Tak, 16 hektarów. Ile średnia jest? Głębokość tam jest 6 około... metrów. No nie, nie ma teraz, jest mniej wody, więc jest około średnia głębokość 4,5 metra w porywach, tak mi się wydaje. No i co, no i czekamy, no zobaczymy co ten wypad nam przyniesie, co się uda złowić. Wysądowaliśmy sobie takie fajne blaciki, zasypaliśmy, tam potem też wam pokażę na filmiku, że nie sypiemy dużo. No dokładnie. I zobaczymy, może będą efekty, może coś się uda sklecić, jakiś filmik z oby, jakimiś efektami. Oby, trzeba byłoby coś nagrać, bo dwa filmy od kwietnia i wszystko, no nie ma czasu. Tak. Później... Ale teraz nam się udało wyrwać. To ja mówiłem na te kilka dni. W październiku też na razie wam nie mówimy, ale też jak się uda, to też pojedziemy i zrobimy fajny materiał. Mam nadzieję, że zrobimy fajny materiał. Znaczy pojechać pojedziemy, ale czy zrobimy materiał, to wszystko zależy od tego. Ale na razie ci czy nie będą mówimy, efekty. Gdzie jedziemy. No i zobaczymy. No to trzymajcie my kończymy, wy trzymajcie kciuki, lajkujcie kanał. Subskrybujcie. Oglądajcie. Udostępniajcie. No i co, jak coś będzie, to widzimy się na filmie. Nara. Rozbiliśmy nasz domek, Krzyś tam walczy dalej, pieska mamy ze sobą, tu resztę majdanu mamy, żar się leje niesamowity z nieba, jest 30 stopni w cieniu, także nie wiadomo czy w ogóle jakaś ryba podejdzie, może jak coś się ruszy to w nocy, zobaczymy, no jest masakrycznie ciepło, tam z drugiej strony jest, zobaczcie, kąpielisko. No a my co? Rozkładamy się i zaczynamy walczyć. Tak. Mamy drugą rybkę. Jedna spinka była. Mamy drugą rybkę na morwę. Na bałwanie z morwy. Od wywózki niecałe może 10 minut. Taki wariat się trafił. Ważymy, wypuszczamy. Odkorzony jest. I wywozimy ponownie zestaw. Dziesięć minut od wywózki, nawet nie zdążyliśmy mikrofonu podłączyć, nic. Nawet nie zdążyliśmy w ogóle się przygotować na to. Już mam piasek w butach. To jest masa raków.
Okej, domyślę. Łapie go do nieco. Jest! O, jest, jest. Konkret jest. Daj wędka. Popuść mi hamulec, bo mam jedna ręka zajęta. Także mamy to. Ale jest, kurwa. Plus 20 dzień. Plus 20, kurwa. Pokaż. Obejrz się ten grzbiet. Czekaj, niech złapie ostrość. Patrz. Piękny jest. Widzimy się na macie. Jest moc, kochani. Słuchajcie, jest moc. Patrzcie. Na bałwanka. No co tu miałeś? Na kryl z truskawką. Zobaczcie. Czekaj, bo jest. Robi mi zakłócenia w świetle. Wiesz, bo świecisz za bardzo, Krzysiu. Jasne. Piękny. Mamy to. Ale jest piękny. Niespełna doba. Jeszcze nie minęła zasiadki. Taki piękny, gruby lampas. No długość maty, no. Piękny jest. Ręce spierą na kolanach, bo nie idzie. Masakra. Zaraz go zważymy. Kryl z truskawką. Kryl tak 20 jeszcze szybciutko. Plus popek 16. Gdzieś przydar. Zaraz jest piękny, ciemny. Zobaczcie ten ogon, jaki jest wielki. Ważymy. To jest twój rekord z tej wody, co? Zobaczymy, ile pokaże waga. Mimo. Czekaj, co złapie ostrość. 21, 225. Waga z workiem. Czyli 19,5. Krzysiuniu, brawo. Pięknie. Brawo, mężu. Liczyłem na to. Baty mam mokre, nie? I to jest najlepszy moment w naszej pasji. Zwrócenie wolności takiemu przeciwnikowi to jest coś pięknego. Troszeczkę do 20 brakło, ale i tak mega satysfakcja, mega szczęśliwy. Płyń, kolego, i rośnij. Rośnij. Rośnij zdrów. Tak. Po braniu przygotowujemy się do kolejnej wywózki. 19:30 na macie. Na krilla Zuzy z truskawką, nie? Krill podbity truskawką, dokładnie. Tu sobie już zalałem, bo wiem, że byta korzystał. Tu sobie już zalałem kilka kulek pociętych, kilka w całości. Coś pokruszymy i wywozimy. Dla troszkę truskawki. Pierwsza doba dopiero mija, trzecia godzina w nocy. Przyjechaliśmy też po południu. Przyjechaliśmy chyba, niż wywiozłeś zestawy, to była chyba 16. No to zestawy nawet jeszcze nie są 12 godzin w wodzie, a już mamy 3 ryby na macie. No, 4 brania, 3 ryby, w tym prawie 20, bo 19, 325 dokładnie. Kasi się coś spiło też, podejrzewam, że to było dość dużego. Takie delikatne, bardzo delikatne branie. Nie wiem, albo po prostu była źle zapięta, albo mój błąd, gdzieś tam luzu dostała, spięła się. No trudno, ryba też musi mieć swoją szansę. Później był maluszek, który nam zrzucił wędkę z podpórek. No, trochę peletu, różne granulacje od 4 do 24. By coś tutaj pracowało w wodzie. Troszkę mniejszego kryla pokruszymy zaraz. Trochę truskawy obsypiemy dipem.
truskawa, truskawa ryba. Wszystko obsypane solą, by się nie zepsuło. Bo jak wiadomo, kulki naturalne, bez konserwantów, wysuszone, obsypane solą w wiaderkach, nic się nie dzieje. Jak jest za dużo, można mrozić. Tak, słuchajcie, nasz zamrażarnik to wygląda tak, że po prostu mięsa nie kupujemy wcześniej, bo w zamrażarniku same kulki, mięso na bieżąco, tylko żeby zjeść. Krzysiek zaadoptował nasz zamrażarnik, zaadoptował na po prostu chłodnie dla kulek. To są akurat właśnie mrożone, mięciutkie właśnie kuleczki. To możemy po prostu, Krzysiu, wyjmiemy sobie krzesełka na dwór i będziemy kimać na krzesełkach, bo nie opłaca się wchodzić do namiotu. Nie no, coś tam się trzeba przespać. Dip proszkowy, bardzo skuteczny, fajnie chmurzy. W wodzie chmura się fajnie robi. Truskaweczka. Popka zakładasz? No. Dobra, musiał sobie zwieść. Znowu go zrzucisz, bo nie, widzisz, ta kulka się nie mieści w tej... Bo jest napito wodą. Chcę go trochę zwilżyć, żeby go w tej obsypce ładnie przypudrować. Jak nosek kobiety. Dziwnie to zabrzmiało z tym pudrowaniem noska. Żarty muszą być. I co? Idziemy zakładać. Tak to wygląda. Przypłon bez kombinowania. Bez zbędnych wymyślnych rzeczy. Prosto. A skutecznie. Tam jeszcze idzie zaraz zalewajka. Zaraz wam to zalejemy. Jeszcze i... Zalewasz też pół na pół, nie? Trochę krylem. Trochę truskawą. Tak, dokładnie. Żeby przełamać te smaki. Jak jutro właśnie nie będzie efektów na tą czwartą wędkę, to przełożysz, na co mówiłeś, na ananasa spróbujemy, bo skoro tam na morwę, na orzecha było branie. Albo na truskawkę. Tutaj też na łamańce jest branie, więc może akurat... Tam jest, na czwartym kiju jest squid z ananasem, więc zobaczymy. Jest też tutaj, czuć strasznie tą wodę mułem, więc ta morwa ma taki intensywny zapach, że po prostu przebija się przez ten muł. No i też na to są właśnie efekty. Mniej więcej takie coś leci do wody. Nie świeć na ten aparat, kochanie. Taka mieszanka. Pachnie, że można by zjeść, nie? Pachnie mięskiem, truskaweczką. Dobra, mieszamy drugi zestaw, tym razem na moje kije. Morwy nam zostało bardzo malutko, bo tylko tyle. I niestety musimy troszkę oszukać te nasze karpie. Pomieszamy to z truskawką. Zobaczymy.
W nocy to dało efekt, bo już w nocy próbowaliśmy właśnie mieszać, żeby jako tako harpie się przyzwyczaiły w razie czego, jakby nam zabrakło. No troszkę zawaliliśmy, nie przygotowaliśmy się na tą zasiadkę pod względem słodkich zapachów, bo Krzysiek sobie zapomniał Red Hot Chili Orange w domu. Morwy mieliśmy taką resztówę. Jak się nam tutaj nie sprawdzała morwa, tak teraz dwa brania właśnie na morwę. Pierwsza doba. Morwę już mieliśmy zalaną dipem. Teraz dodamy trochę truskawki. To morwę całą już dałaś? Tak. Troszkę pomielonych. Troszkę w całości. I trochę skrojonych na pół, tak, tych większych. Zobaczymy. Wczoraj zaczęły się brania, bo wieczorem trochę popadało. Dzisiaj jest upał. Nic nie przepadało. Zobaczymy, czy coś się będzie działo. Zalejemy to morwą. Też nam trochę zostało tego boostera. Dodatkowo zasypiemy. Tam jest pochodzenie. Na ziemi stoi tak, po twojej lewej. Za dużo tych słoiczków. Zasypiemy dipem proszkowym. Dzięki temu w wodzie nam będzie ładnie smużyło. Fajna chmura się zrobi. Mam nadzieję, że zwabi to ryby. Tak to wygląda, zobaczcie. Zobacz tam. To może w ogóle ten. Może jeszcze tam dorzuci trochę tej truskawki, nie? Nie, niech to jest tą morwą. Założyłaś już tamto na włos? Nie jeszcze. Czy założysz? Minęła 20. Czekaj, może to kiedy było? Już mam bałwanka przygotowanego wcześniej. Teraz go założymy na włos. Trochę sobie przygotowałam wcześniej, bo już się ściemnia. Ściemnia się, już nic nie widzę. Nie. No to chyba tam nic ci nic nie da, że to oświecisz. No, może być. Założone. Wrzucimy to też sobie do tej reszty. Może weźmiemy do truskawki, zamoczymy.
O, żeby się troszeczkę napił. O złotego lwa powalczy 21 filmów, wśród nich najnowsze dzieło Romana Polańskiego, Oficer. Dobra. I do obsypki morwy. No, te słodkie smaki się nam pokończyły. Żeby się ładnie nam obkleił. I można ładować do łódki. I słuchajcie, mieszamy ostatni zestaw na czwarty kij przed nocą. Jest to orzech tygrysi. Kilka kulek oczywiście w całości. Kilka kruszymy. Orzecha nie będziemy zakładać bałwanka. Orzecha damy samego popka. Tak mieliśmy też zeszłą noc. I też było branie. Nawet dwa. Z tym, że jedno branie to był taki wigilijny maluszek, którego wypięliśmy w wodzie. I od razu wypuściliśmy, nawet nie robiliśmy zdjęcia. Tam Krzysiek wywozi tą morwę. My tutaj przygotowujemy już kolejny zestaw. Także drodzy wędkarze, wędkarki, karpiarze, karpiarki, namawiajcie swoje drugie połówki, żeby jeździli z wami na ryby. Bo jest to nie tylko przyjemność. Druga połowa wam nie marudzi, że wydajecie hajsy na sprzęty, ale też oszczędność w czasie, bo jedna osoba wywozi, druga już może szykować zestaw do wywózki. Także same plusy. Tak, zalejemy troszkę orzechem tygrysim. Powiem wam, że trochę sobie kiepsko ustawiłam światło, że nie za bardzo tutaj widzę, a mnie ślepi. Ale myślę, że na nagraniu wyjdzie ok. Pelet nam się skończył, ale tak jak już nie wiem, czy cokolwiek tam widać. Pelet nam się skończył, ale tak jak już mówiłam przedtem, że czekajcie, bo szukam tutaj teraz. O, orzech popa. Że te dipy proszkowe bardzo fajnie smużą. Także dodajemy tego dipa i mam nadzieję, że zwabi to rybki. Troszkę muszę sobie. O, poluzować hamulec. Teraz, żebym widziała później ten stoper, gdzie go położyć. Ok. Te pop-upy bez konserwantów mają to do siebie, że no niestety nie możemy ich dawać na wkrętki, bo bardzo puchną w wodzie i mogą się nam zsuwać, ale jakoś sobie radzimy i nam nie spadają. Jakaś cena za tą jakość musi być. Mamy naturalne produkty bez zbędnej chemii założone, zobaczcie. Raz,
Standardowo zamoczymy, by się troszeczkę napił tego dipa. Tu jeszcze też trochę kapniemy, bo mi to takie suchawe wyszło. I do obsypki. Ładnie się nam oblepił. I możemy wywozić. Tak, i oto maluszek skusił się na kryla 20 podbitego truskawką. Pierwszy raz na haczyku. Fajne panuski. Nawet go nie ważymy, bo on nie ma więcej jak około 6 kg. To najlepsze, zapis wypuść, nie rośnie dalej. Leci. Słuchajcie, godzina trzecia, jesteśmy po trzecim braniu. Nakryla z truskawką. Próbuję go podnieść, ale słuchajcie, jest taki... Zciepię salatarkę z głowy. Jest taki nerwowy. Misiek, widać, że stara ryba. No chodź, kochanie. Mamusia. Co, kochanie, zadowolona już? No, nareszcie się udało. Dwie spinki miałam, słuchajcie, już łzy w oczach. Ale nareszcie się udało. Ważymy i wypuszczamy. Pomóc, bo ja nie umiem jej tak wysoko podnieść. Jest załączona waga? Czekaj, trzymaj. On mi przywalił. Och, grupa syf. No dawaj. Oh. 16700. 16700, czyli... 14800. 14700. No, 14700. Mamy podejście. Ciężką rybą. Wejdź ze mną. Mam wejść z tobą? To nie rak jakiś, nie ukryje, co? Nie. Uciekają te raki. To co najlepsze w naszej pasji. A woda jest ciepła jak fajnie. Zwracanie wolności tak godnemu przeciwnikowi. No jest piękny. Piękny. Ile miał? 16700? No, z wagą. Czyli kilo 80 worek, kilo 800. O, płynie sobie powolutku. 14 kg, ale... No, 14900 by miał, nie? Płynie sobie tam daleko, jeszcze zapłynie. Zobacz, jeszcze grzbiet jest na powierzchni wody. No. Patrz, jak płynie. Nie do się go już nagrać, bo już tam gdzieś u mnie. Ładnie. Cały czas jest grzbietem na powierzchni wody. Jak się czujesz? Coś pięknego. Już lepiej? Nareszcie, po tych dwóch spinkach. No, dobra. Mogę iść spać. Czwarta godzina. Jesteśmy po dwóch spinkach, dwóch braniach. Mieszamy kryla z truskawką.
I patrzcie, wcale nie potrzeba dużo, jest woda ciepła, a my, ile to wiaderko ma, 5 litrów? W 5-litrowym wiaderku, zobaczcie, na dnie i to idzie do łódki. Nie trzeba 3 kg kulek wywalać pod zestaw, żeby były efekty. Coś się dzieje. I to wszystko bez ziaren, bez niczego, same kulki, już nam się też pelet skończył, więc same kulki w całości rozdrobnione, trochę pociętych, zalane zalewajką i to wszystko i wywozimy. No i jesteśmy z powrotem, już prawie nasza zasiadka dobiegła końca. Ostatnia nocka. Tak, została przed nami ostatnia decydująca nocka. No pierwszej nocy było 5 brań, 4 ryby na macie, drugiej nocy była klapa. Totalnie, ani pika nie było w nocy, ale powiedz, że pierwszej nocy, co chwilę po tym, jak właśnie nagraliśmy wstęp dla was, to chwilę potem przyszła burza. No i w nocy zaczęły się brania. Zaczął się ruch ryb. Druga noc, upał, ciepło było, nie było żadnego nic, deszczu. Nic, zero w ogóle, a nawet ani pika nie było, nie? Tak, wczoraj... Wczoraj mieliśmy znowu, taka pogoda się troszeczkę, burza gdzieś krążyła. Niby nie padało, mieliśmy 4 brania, 2 spinki, 2 ryby na macie, Kasi 15 i taki 6-kilogramowy pełnuski. Pierwszej nocy była wisienka na torcie, jak na razie 19-300. No i mieliśmy 3 spinki? No ogólnie 3 spinki, 9 brań. Jedna spinka, co tak, przyznaje się, honorowo się przyznaje, że chyba dałam za dużo luzu i po prostu gdzieś tam się uwolnił. Dokładnie, 9. Ryba też musi mieć szansę. 2 spinki kolejne mieliśmy, co chyba mieliśmy już tępy hak. No chyba to mi się też wydaje. Zmieniliśmy hak, no i później udało się wyholować dwie kolejne ryby. No jak na razie 9 brań, 6 ryb na macie. Wynik jak na tą wodę całkiem przyzwoity. No i zobaczymy, co się tam wydarzy jeszcze dzisiaj. No, miejmy nadzieję, że coś tam jeszcze uderzy, no ale... No taką mamy nadzieję, że jeszcze noc będzie nieprzespana. Ale wszystko zależy od tego, co będzie się działo. No. Jak coś, to zobaczycie zresztą na filmie, jakie były rybki. Jak sypane, czym sypane. Dokładnie. Też już nam się wszystko prawie pokończyło, prawda? Ogólnie kulki, zalewki. Pelet trzeba kupić. No i co? I do zobaczenia, no. Miejmy nadzieję, szykuje się nam też gruby wypad, co już wspominaliśmy w październiku. Na razie jeszcze nie mówimy gdzie. Trzeba się do tego też dobrze przygotować. I miejmy nadzieję, że też będzie grubo. Pozdrawiamy całą ekipkę naszą z Zuzy. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich. No i co? I do zobaczyska nad wodą. I dokładnie, do zobaczenia nad wodą. Jeździcie, łówcie i wierzcie w to, co zakładacie na włos. Nasz wege pies lubi pomidorki. Ściąga sobie z krzaczka. Punia smakuje? Smakowało? No, ja. No, popuszczę ci delikatnie. I pod, to będzie jakiś leszcz i podciągą. Nie ma chyba siły tego szarpnąć. Mamy przed godziną 23. Na drugim brzegu jest dyskoteka. A u nas zaczęło się coś dziać. Mamy małego Amura. Zimno jest dzisiaj. Nawet nie będziemy z nim robić zdjęcia, ani go ważyć, tylko go po prostu bezpiecznie wypniemy na macie i z powrotem pójdzie do wody. Już myśleliśmy, że to leszcz na popka kryla, tak?
na popka kryla zabrał. Już myśleliśmy, że to leszcz, bo takie spokojne branie, później cisza, a potem co, popuszczał delikatnie. Krzysiek się wkurzył, mówi, że idzie sprawdzić, bo to pewnie leszcz. A tutaj taka niespodzianka, mały amurek. Czekaj, bo... Amury to są wariaty. Poszedł. O, torpeda. Niech rośnie. O, a tu mamy raczka. Małego, zobaczcie. Ja się tak boję tu wchodzić wieczorem, żeby mnie nie dziabnął w palucha. Jest ich tutaj multum, tych raków, nie widzę już więcej. O, tu następny maluszek. Taki naprawdę maleńki. Łazi. Tam kolejne. Także tutaj jest nocne życie. Jest ich naprawdę mnóstwo. Dobra, wywozimy. Tam zobaczcie dyskoteka. Wywozimy i skakuję do śpiwora, bo dzisiaj jest zimno. To na odchodne, godzina 6. Piękny odjazd, kolejny piękny karpik. W nocy nic specjalnego się nie działo, no ale nad ranem taki oto budziczek przed tym gorącym, co znowu ma być. Odkażony, ważymy kolegę. Thank you.
Ale ciepło otwarnie. Zasłona poległa.